Halo, halo. Minęła 10:30. Właśnie zaczynamy, wchodzimy na antenę. W ogóle zawsze jestem tak podekscytowana, jak zaczynamy. Zanim zaczniemy, pokażę Wam, jaki mam wspaniały stojak na telefon, który pozwala mi nie musieć trzymać telefonu i nie będzie dzisiaj się majtało nic ani bujało, ale muszę Wam to pokazać. To jest po prostu majstersztyk konstrukcyjny. Proszę bardzo, to jest urządzenie, to jest podstawka pod telefon, która służy do nadawania live'a. Komu się podoba, kciuk do góry. Super, że jesteście, bardzo się cieszę. Cześć Martyna, cześć Marta, cześć Monika. Ogląda nas coraz więcej osób. I tak jak już zapowiadałam, dzisiaj będziemy rozmawiać o krytyku wewnętrznym. Kto ma krytyka wewnętrznego? Ręka do góry. Albo tutaj jakiś komentarz. Słuchajcie, gdzie moja kawa? O, jest moja kawa. Ja mam kawę dzisiaj. Macie kawę dzisiaj? Tada! Piękna kawa, co? Kto ma krytyka? Cześć Ania, cześć Karolina. Kto ma krytyka wewnętrznego? Ręka do góry. Ja na pewno mam krytyka wewnętrznego, bo wiecie, jak wam pokazywałam mój stojak. I w ogóle jak go robiłam, to oczywiście coś tam z tyłu głowy poszło. O Boże, dziewczyno, powinnaś mieć coś porządnego. No jak to tak? Więc tak, każda z nas ma krytyk obecny, super Ania. Więc każda z nas ma krytyka wewnętrznego. Każdy człowiek ma krytykę wewnętrznego, bo bez krytyka wewnętrznego nie dałoby się żyć. Nie przetrwałybyście do dnia dzisiejszego. Słuchajcie, mam do Was kilka pytań, zanim zaczniemy. Oprócz krytyka, jesteśmy, prawda, w wyzwaniu Uwolnij Moc, jesteśmy w miesiącu drugim, w lutym. Chcę skorzystać z tego, że się widzimy na żywo, znaczy Wy mnie widzicie na żywo, ja Was widzę, jak komentujecie na żywo i to też dla mnie jest ogromna frajda, bo wiem, że tam naprawdę jesteście na żywo i po prostu jesteśmy w kontakcie. Jak to jest u Was z tematem transformującej mocy dbania o siebie? Po pierwsze, czy mail do Was dotarł? Czy przeglądałyście go? Czy czytałyście? Czy coś w ogóle w tym temacie ruszyłyście? Bo dbanie o siebie jest bardzo mocno związane tak naprawdę z krytykiem wewnętrznym. No bo tak, to jest ten właśnie problem, że zaczynamy robić coś dla siebie i nagle słyszymy głos w głowie: nie, 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 pranie powieś, o nie, 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 kochana, tego nie możesz zrobić, albo co z ciebie za matka, dziecko chore, a ty chcesz iść do kina, tak? To wszystko jest krytyk wewnętrzny i to jest jednocześnie jakby związane z tym, że jeśli dbamy o siebie, to często słyszymy tego krytyka wewnętrznego w głowie, słyszymy, że to, co robimy, nie do końca jest na miejscu, może powinniśmy, nie wiem, przełożyć to, robić kiedy indziej, nie wiem. Tak? Kto się z tym identyfikuje, daje mi tutaj znać. Rozumiem, że mnie widać i słychać. A tak, odpowiadacie na pytania, więc na pewno mnie widać i słychać. No, to jak to dziewczyny jest u Was z tą dbaniem o siebie w kontekście krytyka i nie w kontekście krytyka? Czy mój mail widziałam, że otwieracie? Kto czytał? Kto widział? Kto zrobił ćwiczenia? No, zapraszam, zapraszam. Czekam na odpowiedzi od Was. Ja, Karolina Zalewska, co ja? Napisz, co ja, Karolina. Czekam na Wasze odpowiedzi, zaraz będę sobie czytać, co tam piszecie. Natomiast wracając do krytyka, tak? O, tak, często tak mamy. Stoimy w miejscu, chcemy coś zrobić dla siebie, albo w ogóle chcemy zrobić coś, co uważamy za ważne, no bo zwykle nie chcemy robić głupich rzeczy, po prostu robimy rzeczy, które uważamy za ważne. I nagle coś nam mówi: o nie, jesteś niewystarczająca. To, co chcesz powiedzieć, to. O, ja tak mam często. To przecież wszyscy wiedzą. To są banały. Po co chcesz wszystkim opowiadać takie rzeczy? Przecież to wszyscy wiedzą. O, super, że robicie ćwiczenie. Dzięki. Masakrycznie przerywa. Nie wiem, czy mogę z tym coś zrobić. Najwyżej będziecie oglądać powtórkę w całości po prostu i mi jeszcze pokomentujecie, ok? Wracając do krytyka. Jak ten krytyk wygląda? Pewnie wygląda na różne sposoby w zależności od tematu i na różne sposoby w zależności od przestrzeni. Czasem jest bardziej wyraźny, a czasem jest mniej wyraźny. Czasem nam krzyczy do ucha: nie, kategorycznie, ty się do tego nie nadajesz, nie możesz tego zrobić. A czasem gdzieś tam szepcze cichutko,
koło naszego marzenia. Oj, wiesz co, no może by to Kasia zrobiła, ona byłaby lepsza w tym. Tak, to jest też mój krytyk wewnętrzny. Mój krytyk wewnętrzny mówi, po co ty tam mówisz, to wszystko już zostało powiedziane, wszyscy już to wiedzą. No i właśnie niekoniecznie, no, bo ja sama wielu rzeczy jeszcze nie wiem i cały czas się uczę. I gdzieś tam, właśnie, to jest moja odpowiedź na mojego krytyka, tak? Wszyscy wszystko wiedzą, ale widocznie sposób, w jaki ja mówię, dociera do wielu osób, jest wartościowy dla wielu osób. I dlatego, dlatego tu jesteśmy razem. Jak... Dobra, już złapałyście kontakt ze swoim krytykiem wewnętrznym. Nie wiem, czemu jestem taka niebieska dzisiaj. Złapałyście kontakt ze swoim krytykiem wewnętrznym. Wiecie, gdzie go znajdujecie, jak on wygląda, jak on działa, tak? Przypomnijcie sobie, zróbmy sobie ćwiczenie. Przypomnijcie sobie ostatnią sytuację, kiedy zadziałał krytyk wewnętrzny. To może być sytuacja z dzisiejszego ranka. To może być sytuacja z weekendu, tak? Weekend, prawda? Chciałyście zrobić coś dla siebie, chciałyście zrobić coś dla rodziny. A krytyk wewnętrzny świetnie współpracuje z krytykami zewnętrznymi, tak? Bo wystarczy, że mąż lewym okiem mrugnie, a my czasem sobie myślimy, o Boże, znowu, nie, lepiej tego nie będę robić, tak? I dzieje się to w zasadzie niemalże poza naszą świadomością. Nie wiadomo kiedy, a... Nie wiadomo kiedy się wycofujemy. Ja też tak mam. I też mam przestrzenie w swoim życiu, kiedy zaczynam tak działać. Na takiej ostrożności, uważności, żeby czy komuś przykrości nie sprawić i tak dalej. I co on to wtedy mówi? To jakie słowa mówi, że was powstrzymuje? Jeśli oglądasz to, to możesz mi napisać tutaj na czacie, ale możesz też wziąć kartkę i zastanowić się, po pierwsze, napisać sobie, w jakiej sytuacji te ostatnio doświadczyłam działania krytyka, a po drugie, co on konkretnie mówi? Co tak mnie tak mocno... Czytam, Marta Gutkowska. Haha, dzisiaj rano patrzyłam na fajne spodnie, ale gdzie tam one dla mnie? Ja w takich spodniach... Beata ma dobrze, bo u Beaty krytyk wewnętrzny jest dość zdominowany przeze mnie. Ja coś chcę, to chcę. Krytyk mnie nie powstrzyma. Zazdroszczę. I właśnie o to chodzi, żeby krytyk nas nie powstrzymywał. Czyli dobra, macie już dwie rzeczy. Macie ostatnie zdarzenie i macie to, co mówił krytyk wewnętrzny. Ja w tych spodniach... Nie, no to kitu, tak? To teraz odłóżcie na chwileczkę tę swoją, ten swój temat, odłóżmy tego krytyka na momencik na bok i posłuchajcie opowieści. Dawno, dawno temu żył sobie pan, który nazywał się Walt Disney. Zapewne znacie tego pana i znacie wspaniałe filmy tego pana i jego wytwórni. Pan Walt Disney, ja nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, nie wiem też, czy jest tak zupełnie zmyślona, ale brzmi bardzo wiarygodnie. Pan Walt Disney któregoś dnia zauważył, że ma pracowników, których może podzielić na różne rodzaje pracowników. Ma pracowników, którzy są fantastycznymi marzycielami, wymyślają cudowne, cudowne pomysły, jak może wyglądać film, jak to wszystko może działać, jaki może być sukces marketingowy danego filmu. I ma też właśnie pracowników, którzy idą do tych marzycieli i mówią o nie, 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 to się nie uda, nie, 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 tak działa zły krytyk, prawda? O nie, 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 to nie będzie działało, to się nie powiedzie, tego nie da się zrobić, nie mamy takiej technologii, żeby to zrobić, nie mamy tylu ludzi, żeby to zrobić, nie mamy takich zasobów finansowych, żeby to wypromować. I to są źli krytycy. Jak Walt Disney zobaczył to, to stwierdził, że o nie, tak być nie może, czegoś tu brakuje, coś tu źle działa. I zarządził porządek we własnej firmie. Umieścił marzycieli na najwyższym piętrze budynku. No blisko nieba, tak? Marzyciele blisko nieba, żeby mogli skrzydła rozwinąć, bo marzyciele, no, w firmie Walta Disneya, no, są bardzo potrzebni. Są niesamowicie potrzebnymi ludźmi. Na środkowym piętrze budynku, pod marzycielami, umieścił planistów. Planiści to są ludzie,
którzy są bardzo konkretni, ale ich zadaniem jest planowanie. Czyli biorą od marzycieli marzenie, nakręcimy film o małej syrence, tak? I to ma być sukces marketingowy, ma wszystko się udać, ma być i tak dalej, i tak dalej. Albo, o, ostatni film, który gdzieś tam wpadł mi w oczy. Piękna i Bestia. W momencie, kiedy oni kręcili Piękną i Bestię, to te ujęcia na przykład z tej sali balowej, kiedy oni tańczyli, to były pierwsze ujęcia filmowe generowane komputerowo w kreskówce. Tego wcześniej nie było. Więc naprawdę ta technologia, to oni musieli zrobić na maksa, wszystkie możliwości wykorzystać. No więc pod marzycielami są planiści, którzy planują, co konkretnie krok po kroku ma się zadziać, żeby ten rezultat został utrzymany. A krytycy zostali przydzieleni do działu mądrych krytyków. Na samym parterze. Pod planistami. Dlatego, że mądry krytyk różni się tym od złego krytyka, że nigdy, przenigdy w stołówce ani w toalecie nie spotyka się z marzycielem. Tak? Mądry krytyk ze swoimi krytycznymi uwagami idzie do planisty. Krytyk nie jest po to, żeby zbojkotować wasz plan, wasze marzenie, podciąć wam skrzydła, prawda? Waszemu marzeniu podciąć skrzydła. Nawet jeśli to jest marzenie dotyczące tego, że ja w tych spodniach będę wyglądać dobrze, tak? To jest dobry krytyk, idzie do planisty. Ja sobie bym mogła wyobrazić, że w jakichś spodniach mogę źle wyglądać, bo chciałabym być w tym momencie trochę chudsza na przykład, nie? I idzie do planisty i mówi: ej, planisto, ale jak ty się wciśniesz w te spodnie? No możesz sobie je włożyć, ale jak ty się w nie wciśniesz? No i wtedy planista dorapie się po głowie i sobie myśli: no tak, jak my się wciśniemy? No dobra. To weźmiemy sobie kalendarz i znajdziemy sobie w tym kalendarzu miejsca, gdzie możemy, nie wiem, pobiegać, porobić coś. Albo to teraz sobie zapiszemy, co, jak my się lubimy ruszać. Ja na przykład odkryłam w sobie ponownie pasję do narciarstwa biegowego i wczoraj, jak poszliśmy na spacer do lasu z moim mężem, który wcale nie był na początku tym pomysłem zachwycony i tam jakieś właśnie sygnały dziwne dawał, że niekoniecznie by chciał iść, to pomyślałam też o sobie, i wzięłam kije do maszerowania. Nie wiedziałam, jak to będzie. Nie, no moje dzieci nie maszerują szybko, to są 4 i 6 latki, a więc wzięliśmy też sanki. W którymś momencie przywiązaliśmy te sanki, ja się w nimi obowiązałam, że stwierdziłam: o Boże, będę mieć taki ekstra trening. I okazało się, że to jest w ogóle super ekstra rozwiązanie. Nie wpadłabym na to, gdybym nie zaryzykowała zadbania o swoje potrzeby bardziej. I trochę zignorowała krytykę, ale też jakby powiedziała mu w danym momencie: wiesz co, nie wiem, jak to będzie na tym spacerze, ale wezmę kije, zawsze będziemy mieć więcej opcji. Wtedy to jakoś dopasujemy. To była moja odpowiedź do krytyka od planisty. No i planista wtedy może z tym poprawionym planem iść znowu do marzyciela i powiedzieć: drogi marzycielu, mamy taki plan zrealizowania twojego marzenia. Co ty powiesz na to? Czy myślisz, że jak zrealizujemy ten plan, to rzeczywiście zrealizujemy twoje marzenie? I wtedy marzyciel może podrapać się po głowie i pomyśleć: no świetny plan, mój drogi. A gdzie są fajerwerki? A jeszcze bym chciał tutaj wisienkę na torcie. A jeszcze bym chciał cokolwiek, tak? Tak, Dorota, ja też uwielbiam ten przykład. I tak Dolores, tak Ania, zaprząc krytyka do realizacji swojego celu, do realizacji swojego marzenia. Na poziomie marzenia jeszcze w sumie nie mamy celów, tak? Mamy takie no, wizje, mamy obraz, mamy marzenie. To jest coś, co pochodzi z naszego serca. To są marzenia, które pochodzą z naszego serca. To są nasze tęsknoty, nasze dążenia, to co kochamy, to co daje nam frajdę, taką właśnie fizyczną przyjemność bycia tu na ziemi. To jest wszystko związane z marzeniem i z duszą albo z sercem i z emocjami. Natomiast to co się dzieje z naszej głowy, nasza głowa kochana, mądra głowa, która tak wiele potrafi wymyśleć,
argumentów przeciw, ale jak ją zaprzęgniemy, też potrafi znaleźć wiele, wiele fantastycznych rozwiązań. Nasza kochana głowa jest po to, żeby znalazła dla nas plan. Plan na zrealizowanie tego, czego pragniemy w swoim życiu. A krytyk? A krytyk to są te wszystkie postawy, które wykształciły się w nas. Wszystkie lęki, które tam są, prawda? Tydzień temu rozmawiałyśmy o lękach. Takie głosy w głowie, które są zinternalizowane, nie wiem, może pochodzą od naszej mamy częściowo, może od jakichś innych osób, może są kulturowe. Nieważne skąd pochodzą, one powstały, nasz krytyk powstał w naszej głowie wtedy, kiedy był potrzebny, na jakimś etapie Twojego życia. Potrzebny po to, żeby dobrze funkcjonować i przeżyć. I chce Twojego dobra, tak samo jak nawet bolący brzuch chce Twojego dobra. Bolący brzuch to może nie być coś miłego, ale jeśli weźmiesz to jako informację, okej, aha, teraz dzieje się coś takiego, no tak, teraz pojawiła mi się taka myśl, że być może jestem niewystarczająco dobra, to jaki jest plan? Co potrzebuję umieć? Czego jeszcze nie umiem? A co potrzebuję umieć, żeby zrealizować moje marzenie? I to jest różnica między dobrym a złym krytykiem. Zły krytyk podcina nam skrzydła, mówi, że jesteśmy niewystarczająco dobre i powstrzymuje nas przed realizacją marzenia. To zły krytyk. A dobry krytyk... A dobry krytyk zadaje pytania planiście. Kochanie, co jeszcze potrzebujesz przygotować? Czego się potrzebujesz nauczyć? Od czego zaczniesz, żeby to wszystko dobrze działało? Jeśli macie wrażenie, że jakiś krytyk w ogóle absolutnie przesadza i nie jest Wam już naprawdę do niczego potrzebny. Może tak być, że mamy takiego krytyka wewnętrznego gdzieś tam w sobie. To najlepszym rozwiązaniem... Słuchajcie, wiem dlaczego tu jest taki niebieski. To najlepszym rozwiązaniem takiej sytuacji jest spojrzenie na tego krytyka. I to jest najtrudniejsza część, bo trzeba się przyjrzeć krytykowi i przyjrzeć mu, co on w ogóle robi. I złapać z nim kontakt, bo najgorzej to jest go przepędzać kijem, jak nieproszonego gościa, to on wtedy zawsze jakby będzie się przypinał do nas jak rzep się go obogona, będzie wracał, będzie cały czas coś do nas gadał, my go będziemy próbować ignorować. Nie da się pozbyć w ten sposób krytyka. No nie da się pozbyć krytyka w ten sposób, odganiając go kijem. Ale to, co możesz zrobić, to możesz spojrzeć na swojego krytyka, tak jak na dziecko, które chodzi i marudzi. Tak jak na dziecko, które cały czas kwęka, że to niedobre, tamto niedobre, to popsute, tak? To, co robimy w pozytywnej dyscyplinie, jeśli mamy takie dziecko, to głaszczemy je po główce. Mówimy, widzę cię, widzę, że chyba cierpisz, skoro tak mówisz. Chyba jest ci źle. I przytulamy na przykład taką osobę. To samo możecie zrobić z krytykiem. To, co jeszcze możecie zrobić, to spojrzeć na niego i zastanowić się, kiedy w życiu jego rola była bardzo ważna. Bo tak jak mówiłam, on powstał wtedy, kiedy był potrzebny z jakiegoś powodu. I być może już nie jest, ale on jeszcze tego nie wie. Nie wie i tak kręci się w kółko i nie chce sobie odejść. Więc trzeba spojrzeć na niego, powiedzieć, wiesz co, tak, to kiedyś to było bardzo ważne, żebym była nieśmiała. W tym momencie już tej umiejętności nie potrzebuję tak bardzo. Dziękuję Ci, że pomagałeś mi w przeszłości. Dziękuję Ci, że byłeś. Dziękuję Ci, że wspierałeś mnie. I teraz możesz odpocząć. Możesz znaleźć nowy sposób wspierania mnie. Tak, jakiego bardziej potrzebujesz. Kochane, co o tym myślicie? Co myślicie o mojej historii, o krytykach? Co o przypowieści o panu Disneyu, co sobie bierzecie dla siebie. No i jak teraz patrzycie na swojego krytyka? I co z nim zrobicie? I to być może jest dobry moment, żeby dokończyć te małe ćwiczenie, które zaczęłyśmy na początku. Bo zaczęłyśmy od tego zobaczenia krytyka i wypisania, co, jakie krytyczne rzeczy wasz krytyk do was mówi. A to jest może dobry moment, żeby sobie zapisać dobrze. A marzyciel? Czego on w zasadzie chce w tym momencie?
jak ten krytyk go krytykuje, czy to chodzi, przepraszam Marta, że znowu o tych spodniach, czy on chce tych spodni, czy on chce być bardziej kolorowy, czy on chce być bardziej spontaniczny, czego chce marzyciel. No i jaką informację, o co pyta planistę krytyk, tak? Jak planista może wyciągnąć informację z tego krytyka? Co konkretnie może zrobić? Okej? Okay? Jaki może być pierwszy krok w realizowaniu tego, do czego wcześniej krytyk Cię powstrzymywał? Zrób to ćwiczenie. Dobre jest wystarczająco dobre. Po prostu zrób to ćwiczenie. Tak będzie najlepiej. Kochana, daję Ci chwileczkę na to, żebyś sobie zapisała swoje odpowiedzi. Nawet jeśli to będzie jeden wyraz, dwa wyrazy. To jest krok, który możesz dzisiaj zrobić dla siebie, wykorzystać świetnie naszą relację dzisiaj. I napisz mi, co wynosisz dla siebie, co dla Ciebie jest najważniejsze. Magda już napisała, że to, że krytyk nigdy nie spotyka się z marzycielem, jest ważne. Ania Dolores pisze, że nie walcz z krytykiem, tylko współpracuj. Co jeszcze mi napiszecie? Jestem bardzo ciekawa Waszych wniosków, takich osobistych, co sobie bierzecie jako takie hasło, na przykład na cały tydzień. I też jeszcze jedna rzecz na zakończenie będzie. Kochane, cieszę się, że robicie ćwiczenia w wyzwaniu Uwolnij Moc. Będę bardzo, bardzo wdzięczna za udostępnianie informacji o webinarze z mojego prywatnego profilu albo z profilu Jestem Mamą na własnych zasadach, dlatego że z grupy nie można tego udostępnić. Możecie wejść w linka i po prostu linka udostępnić u siebie na profilu. Niech jak najwięcej mam do nas dołączy i skorzysta z tego tak, jak potrafią. One sobie same zadecydują, to już się nie martwcie. Na pewno sobie same zadecydują, czy chcą, czy nie chcą, ale żebyś miały taką możliwość. Odpowiedz na pytanie, dlaczego krytyk zadaje to pytanie. Czy ja mam odpowiedź na pytanie? Czy krytyk ma odpowiedź na pytanie? Może odpowiedź na pytanie, dlaczego krytyk zadaje to pytanie. Okej. Okay. Dzięki, Monia. Polubić, podziękować za pomoc i nie przyjaźnić się zbyt mocno. Okej. Okay. Dobrze, Twoja strategia. Co jeszcze? Jakie jeszcze macie wnioski z tego? Nie traktować krytyka jako wyrocznie. O, no, oczywiście, Marta. No, to jest tylko informacja jakaś. Magda, trzeba się nauczyć ignorować niepozmywane gary. Jak syn śpi, córka w przedszkolu, musiałam się nauczyć, że wtedy nie sprzątam, tylko maluję. Trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć, trzeba zadawać krytykowi też pytanie, no dobrze, ale czemu to służy? Jakie jest moje najwyższe dobro? Dlatego, że krytyk też się pojawia wtedy, ja będę mówić o emocjach, będzie taki live o emocjach. Negatywne emocje i krytyk pojawia się wtedy, kiedy my nie znamy swojego celu, nie znamy swojego priorytetu życiowego. Dlatego tak ważne są materiały w bonusie Decyzja Wiara Marzenie, które niedługo będziecie mogły kupić też u mnie do wyzwania Uwolnij Moc, a te osoby, które są w rocznym programie, już go dostały. Bo jeśli macie jasno wyklarowane, co chcecie w ciągu tego roku uzyskać, na przykład roku, tak? Albo w ogóle w życiu, to wtedy łatwo powiedzieć krytykowi, słuchaj kochany, ja wiem, to co mówisz jest ważne i w tym momencie ja tego nie potrzebuję, ponieważ ja idę do swojego celu. Krytyk będzie bardziej się pojawiał, jak my mniej wiemy, na czym nam zależy. O kochane, Ewa czeka na bonus. No kończymy pracę z platformą po prostu i zastanawiam się, czy po prostu nie udostępnię Wam tego bonusu tak ręcznie na razie, żebyście mogły sobie pracować, a platforma będzie powstawać w międzyczasie. Dobrze, kochane. Jedna rzecz, mi się to bardzo podobało, jak na którymś live poprzednim zrobiłyśmy sobie takie założenie, czego chcesz doświadczać, jak chcesz się czuć dzisiaj. Zróbmy to dzisiaj. Tak? Jak chcesz się czuć dzisiaj? To też pomoże uspokoić krytyka i powiedzieć mu, dobra, ja chcę się dziś czuć, nie wiem, czy dzisiaj frajdę, czy dzisiaj entuzjazm,
Więc nie wiem, nie pozbywam tych garów, albo więc będę zmywać gary śpiewająco i śpiewać. Tak? Więc napiszcie mi, jak chcę się czuć dzisiaj, czego chcę doświadczać dzisiaj. Dobrze tego to robić codziennie, też w materiałach zaawansowanych drugiego poziomu, czyli tej wersji super w wyzwaniu, też są właśnie informacja o tym, jak to robić codziennie. Taki codzienny rytuał, nie tylko nie wiem, picia herbaty albo picia gorącej wody, ale też codzienny rytuał mówienia, czego chcę doświadczyć dzisiaj, jak chcę dzisiaj się czuć. Ok? Czekam na Wasze komentarze nieustająco. Co jeszcze na zakończenie? Ja sobie tutaj zapisałam takie sformułowanie sanktuarium marzenia. Ja bym bardzo chciała, żebyście myślały o swoim marzycielu jako o takiej delikatnej istocie, która, nie wiem, żyje u mnie w moim sercu żyje, która ma swój domek i ten domek jest pięknie tam wyposażony. To jest jego sanktuarium, to jest święte miejsce, do którego krytycy nie mają dostępu. Ani krytycy zewnętrzni, ani krytycy wewnętrzni. To jest moja przestrzeń, w której decyduję, jak chcę się czuć, jak chcę żyć, czego pragnę. Im bardziej będziecie świadome tego procesu, im bardziej sobie będzie częściej przypominać o tym, tym bardziej będziecie żyć swoim własnym życiem. Ok, zapiszcie sobie to, jak chcecie się czuć jednym zdaniem i noście to sobie, nie wiem, w portfelu na zapisane gdzieś. To Wam pomoże pamiętać. Dobrze, moje drogie. Bardzo się cieszę. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Za tydzień, uwaga, za tydzień będziemy mówić o krytykach zewnętrznych i o tym, jak im odpowiadać, jak tym naszym mężom odpowiadać. Boże, czy mi wystarczy pół godziny za tydzień, żeby Wam to o tym opowiedzieć? Nie wiem, ale spróbuję. Wyjmę to, co jest najważniejsze. I dam Wam jakiś jeden trik, który mam w głowie, jak można do nich podchodzić. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się, ściskam, ściskam, ściskam. Widzimy się w tym tygodniu o 21:00 w czwartek, pamiętacie? Przygotujcie sobie koniecznie na ten webinar kredki, flamastry, kartki. Będziemy rysować, każda z Was będzie sobie rysować swoją mapę. Mapę czego to się okaże na webinarze, niech to będzie niespodzianka. Ale też zadbam o to, żeby były chociaż 3-4 ćwiczenia coachingowe, które naprawdę pomogą Wam się przetransformować. I przypominam, że ten webinar nie ma nagrania. Nagranie będzie można otrzymać po wykupieniu pakietu Super. Być może także będzie możliwość samego wykupienia webinaru, jeszcze tego nie wiem na 100%. Będę do tego dążyła, ale nie wiem tego na 100%, ok? Więc bądźcie, widzimy się, weźcie koleżanki, bo będzie się działo. Trzymam Was serdecznie i jesteście kochane i ściskam Was. Jak zwykle nie mogę się pożegnać. Pa! Pa, pa, pa. Tutaj się tak, myszka tu nie działa.